25-letni Abil z Erytrei zaginął na pograniczu polsko-białoruskim. Według relacji świadka miał utonąć w rzece na oczach polskich funkcjonariuszy. Brat i kuzyn zmarłego, mający norweskie obywatelstwo, przylecieli do Polski na poszukiwania Abiela. Opiekowały się nimi Katarzyna Mazurkiewicz-Bylok i Karolina Mazurek z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Krok po kroku próbowali odtworzyć to, co wydarzyło się w połowie września na rzece granicznej pomiędzy Białorusią i Polską. Wcześniej Katarzyna Mazurkiewicz-Bylok powiadomiła policję, która, jak się okazało, już o sprawie wiedziała. O tym, że w jednej z rzek miał utonąć cudzoziemiec, zaczęli mówić mieszkańcy przygranicznej miejscowości. Jak udało mi się ustalić, służby przeprowadziły nawet akcję poszukiwawczą. Pomagali w tym również strażacy. Świadkiem utonięcia miał być inny Erytrejczyk, który przeżył i trafił do ośrodka zamkniętego w Polsce. Rozmawiali z nim bliscy uznanego za zmarłego Abiela. Oto co usłyszeli. W połowie września w jednym miejscu przy granicy z Polską Białorusini zgromadzili kilkudziesięciu cudzoziemców. Wśród nich był Abiel z kolegą. Białoruscy pogranicznicy, siłowo szczując psem, wepchnęli ludzi do rzeki. Polskie służby udaremniły to przejście. Podobne sytuacje wielokrotnie rejestrowały kamery monitoringu Straży Granicznej, co widać na tych archiwalnych nagraniach. Po nieudanym przepchnięciu ludzi przez granicę, Białorusini podzielili cudzoziemców na mniejsze grupy i ponownie, używając siły i psa, pchali ludzi do rzeki, na której była rozłożona koncentrina, czyli drut żyletkowy, który w zetknięciu z ciałem człowieka powoduje głębokie rany cięte. Abiel miał być w kilkuosobowej grupie. On i jego kolega nie umieli pływać. Utknęli w rzece, woda sięgała im do klatki piersiowej. Na brzegu stali polscy funkcjonariusze. Kazali zawracać Erytrejczykom na Białoruś. Ci prosili o pomoc i mówili, że nie są w stanie się ruszyć, bo nie umieją pływać. W odpowiedzi polskie służby użyły gazu. I to wtedy miał utonąć Abiel. Jedna z funkcjonariuszek kazała jego towarzyszowi, by ten szukał Abiela i go ratował. Ocalały Erytrejczyk powtarzał, że nie umie pływać i za moment sam może utonąć. Wówczas kobieta zadecydowała o tym, by tego, który przeżył, wyciągnąć na brzeg. Ostatecznie mężczyzna trafił do ośrodka zamkniętego i to on zaalarmował o utonięciu Abiela. Bliscy zaginionego złożyli w Polsce dodatkowe zeznania. Nie wiedzą jednak, jak przebiega śledztwo. Czy policja poprzestała tylko na jednej akcji poszukiwawczej? Czy służby nadal szukają ciała Abiela? Oto w imieniu rodziny zapytali policję członkowie Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Taką otrzymali odpowiedź. Policja tłumaczy, że dokonano wielokrotnego sprawdzenia brzegu oraz koryta rzeki po polskiej stronie, a także terenów przyległych w rejonie miejsca zdarzenia, nie ujawniając osoby ani zwłok. Policja twierdzi, że wyczerpała wszelkie możliwości odnalezienia zaginionego, jednocześnie nie potwierdzając, aby mógł on przebywać na terenie Polski. O zaginięciu i możliwej śmierci Abiela będzie powiadomiony Rzecznik Praw Obywatelskich. Według polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Erytrea to państwo niebezpieczne, targane konfliktami zbrojnymi. Znaczne obszary Erytrei są zaminowane. Dziękuję Karolinie Mazurek i Katarzynie Mazurkiewicz-Bylok za pomoc w przygotowaniu tego materiału. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/CzabanRobiRaban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na Rzecz Demokracji, Journalism Found Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban Robi Raban tworzy Fundacja Technologii dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej i Fundacji Wolno Nam. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Honorowym patronem kanału Czaban Robi Raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sammarraj.